wyglądam, bo jak każdy format mogę na tyle polski, czy tydzień na tyle, to nie sposób go oderwać od mówiącego do marania. Po prostu nie ma takiej szansy, więc no jest to szansa głęboką wodę. Ja miałem okazję poznać Gordona Ramsaya tak osobiście, nie to, żebyśmy tam zaraz robili rajd po restauracjach w Londynie, ale poznałem go już na niego, on w rzeczywistości też jest taki szybki i tak szybko mówi. To jest strasznie, całą godzinę to będzie leciało, także już. Mamy dosyć. Zabić, jak ja słowem, jak słyszałem w poprzednie. Natomiast jest to słowo tak bardziej... Tak, ale... angielską, to bardziej i brytyjski jest niż Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. To 10 lat pobytu w Anglii odcisnęło na mnie to piętno. Ale tak, no program zakłada swoją dynamikę i ja tą dynamikę w sobie obudziłem. Takimi wszelkimi możliwymi konsekwencjami. Jest naprawdę piekielnie. Mierzę się gdzieś z tą, tak jak już ustaliliśmy, z tą legendą Ramseya, ale staram się być sobą. Nie robię tych prywatnych wycieczek do osób. Zresztą w Anglii pracując było takie słynne powiedzenie, które bardzo utkwiło mi w głowie, że ten opiecz dostaje się za talerz, nie za człowieka, za pracę, nie za to, jakim jesteś, jaki masz kolor włosów, czy masz kolczyk w lewym, czy w prawym uchu, cokolwiek. Więc koncentruję się. W przypadku Gordona oczywiście te wycieczki osobiste do trzeciego pokolenia, porozmawiajmy, jaka była twoja babcia, ja ci zaraz to w dwóch słowach powiem. Także proszę Państwa, kończymy projekcję, potem następnym razem pokażemy Pavarottiego, jak gotuje, jakie ma zdolności kulinarne. No ja akurat na przestrzeni 10 lat w Anglii obserwowałem idealnie, to strzeliłem się w ten czas, kiedy Gordon na tej fali i pracowałem zresztą w jednej z jego restauracji w Stanow Hotel na Mayfair i miałem osobiście przyjemność go poznać. Bardzo się cieszyłem, gdy każdy się wioski dostaliśmy od niego maila z gratulacjami z holdingu pana Gordona Ramsaya, więc to było podpisanie się z niego, więc to było niesamowicie miłe również. Jedno jest ważne tutaj w tym przekazie, że tak wygląda absolutnie praca w kuchni. Przynajmniej w angielskich wydaniach ja również przez taką szkołę przeszedłem. Ona nic mi złego nie zrobiła. Ale naprawdę to jest tak. Na wysokich tonach wszystko. Jest na wysokich tonach, jest oczywiście presją i tak dalej. Tam jest oczywiście również konkurencja niesamowita, bo może się zdarzyć, że jak jesteś w tej gwiazdkowej restauracji, to 100 metrów obok sobie ktoś ma dwie gwiazdki. Absolutnie rywalizacja jest na noże. Mimo że wszyscy utrzymują, że są świetni przyjaciele, w ogóle ci topowi szefowie to jest jedna wielka, wspaniała rodzina. Natomiast nie można zaprzeczyć faktom, że spod ręki Gordona Ramsaya wyszła cała masa świetnych kucharzy. Markus Waring, który mamy w Berkeley w hotelu na Belgrawii, dwie gwiazdki Michelin. Mark Appleton, który ma jedną gwiazdkę, jest coraz najgorętszym miejscem z Social Street. Jego restauracja jest w ogóle oblegana. Angela Halmy, która ma jedną gwiazdkę Michelin Tyson, która dowodzi jego restauracją, jego flagową restauracją. Weźmy na bok ten styl i to zostało na sitku i na sitku zostało kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt gwiazd Michelin. No i tam jeszcze parę innych, które na nim jakby wzorują, czy zrobili coś dobrego. Tak, dokładnie tak. Więc ten różny został zaangażowany właśnie nie dlatego, że komuś powiedział do słuchu parę zdań, tylko dlatego, że jest skuteczny maksymalnie w tym, co robi. W związku z tym też patrzmy jakby na tą stronę, bo u nas do tej pory często też było tak, że były dobre plany, ale na tym sitku zostało niewiele. Więc u niego realne przeciwdziałanie stoi. Ja patrzyłem na te inne wersje Health Kitchen i tak jak wspomniałeś o tych prowadzących różnych osobie, że też próbowałeś jakoś pamiętać o Gordonie Ramsayu w trakcie realizacji, to mi się wydaje, że większość tych niepowodzeń, które się okazały,
tym, że oni chcieli za bardzo być Gordonami tak. Andrzejami. A nie każdy jest Gordonem tak, Andrzejami. Nie pamiętam, ale chyba w Finlandii była taka sytuacja. Widać było, że to było pomieszone, prawda? Proszę Państwa, troszeczkę tym hinduizmem odizolowaliśmy się od tego złego świata, od tych syp, od tych chorągwi, proszę Państwa. No i już znowuż mamy powietrze z, proszę Państwa, z Pragi. Kochaj Pragę południe, kochaj Pana Boga i przestrzegaj Jego. W 50. założeniu, a w innym ataku, mój mecz dotarł do swojej głowy, to już ja jestem na tym celu, bo rośnie przede wszystkim dyskusja, tak dalej, więc pewnie to nawet trzeba, ja myślę, że to jest naturalnie budowa, to jak one istnieją. Ja tak staram się wiedzieć, że te elementy wszystkie żołnierskie słowa weźmy pod uwagę również tam, nie ma czasu na rozwijanie tego danego wyzwania. Przepraszam, przyjmijmy szabla sprawy i w ciągu około najbliższych tygodni przynieśmy tutaj tą wakacją, którą przed chwilą przyjmijmy numer 12 i tą panią, mamy nadzieję, przyjmijmy jakieś wszystkie notkanie. Ja przeczytałem to przy naszym stolicy i poprosiłem was o wykonanie tego zamówienia. Nie. A to będzie twoja kuchnia? A to będzie twoja naprawdę kuchnia? Tak, to jest to, co stało mi, wszystkie kuchnie są stworzone. A teraz to jest twoja? No to ja podejrzewam, że w swoim programie, że coś na innym etapie ciszy. No tak, bo jest cisza, a podobno na Gordon Ramsay, że jak kuchnia jest cisza, to wygania wszystkich i każe ich do domu. Nie, my czarzujemy baterie w inny sposób. Tego, czego nie widać, nie widać, jeszcze nie słyszeć. Gramy jeszcze muzykę, pracujemy, rozmawiamy, wymieniamy uwagi, odczytujemy sobie starszy nastrój, żeby wchodzą na siłowce. Jest absolutna gromowa cisza i jak roboty pracujemy w ciszy i skupiamy polecenia obiektu i mamy już opanowane. I tak to musi być. Tak to musi być. Nie ma co tu już robić. Ale gramy telewizyjnie nie będzie. To jest grupa ludzi, z którymi się spotkałem. Nie zagramy, można powiedzieć, że tylko się nie wiem, muszę ich leczyć. Nawet tego, co bym początku grać,
mój kalendarz wyglądał jak to jest wszystko i bardzo miałem swój i wiem, że mam tego zobowiązane, że bardzo ważne kolacje w Rio, w Stasie, w Bangkoku i w Waszyngtonie. To są cztery kolacje, mimo kilka dni nie będzie mieć w związku z tymi wyjazdami już w Polsce. Więc pracam o to, że ambasadorowanie tej kolacji jest fajnie rozmieniało to wszystko, co ludzie, którzy myślą, że jesteśmy właśnie Zresztą podejrzewam, że to jest niezgodne z jakimś duchem rywalizacji. Dobra, to przepraszam, ostatnim zdaniem jest Helsinki. Teraz to są fajni ludzie, czy to przychodzą tego Helsinki? No przecież jeden jest na pewno fajny, który zostanie tam, ale są bardzo kolorowi, bardzo mocno naładowani. Castingi, jak obserwowałem, Thank you.
zdrowy, psychicznie badający w swoich obecnych wydarzeniach 80% swojej osoby nie zauważa. Te dary zostaną przekazane w parafii w Kijowie. W tej parafii codziennie przebywa i otrzymuje pomoc społeczną osób, które stoją i w sposób pokojowy demonstrują swoje niezadowolenie z tego, co aktualnie dzieje się na Ukrainie. Teraz w Tewoli zapłacił pierwszą spojrzał 0% jeśli kupić telewizor od 40 cen. Na przykład ponad 150 cen smart TV klasa Apple Plus za 3990 zł. Szczegóły na tatu.pl. Zaburmy technologia za smart. Także już proszę Państwa, mamy wiadomość za sekundkę w naszym radiu TOK FM Extra. Mamy wiadomości, proszę Państwa. Bardzo ciekawe wiadomości. Co się dzieje? Nawet na telewizorki poleci. Jest to niesamowitą. O, jakie radio. To musiało być bardzo drogie. Ciekawe, jaką mają widzupę. Sąsiedzi zaglądają się w garnki. Szukaj nowego mieszkania na domitorta.pl. Domitorta.pl. Do szukania mieszkania. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sobota, 12 kwietnia, minęła 13. Informacje TOK FM. Agnieszka Lipińska. Prezydent Krakowa o rezygnacji Jagny Marczułajki z przewodniczenia Komitetowi Konkursowemu Kraków 2022. Ukraina zawiesza płatności za rosyjski gaz do czasu zakończenia rozmów na temat cen za ten surowiec. Informacje jak zajrzymy też do Bydgoszczy na festiwal Podróżnicy. Na początek jednak wypadek na autostradzie A4 między węzłami Szarów i Bieżanów w Małopolsce. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. 6 osób zostało rannych. Jezdnia w kierunku Katowic oraz jeden pas ruchu na jezdni w kierunku Tarnowa są zablokowane. Nadal zablokowana jest też autostradowa obwodnica Wrocławia na wysokości węzła Wrocław Stadion. Tam rano tir uderzył w busa i przewrócił się. Dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. To właściwa decyzja. W ten sposób prezydent Krakowa Jacek Majchrowski skomentował złożoną przez Jagnę Marczułajtis rezygnację z szefowania Komitetowi Konkursowemu Kraków 2022. Majchrowski zaznaczył, że prawo nie zostało złamane. Ta decyzja jest spowodowana dziwnym zachowaniem jej małżonka. To nie jest decyzja ani wymuszona pod względem prawnym, bo tam prawnie wszystko było w porządku. To jest kwestia, którą należy rozpatrywać w takich kategoriach bardziej etyczno-moralnych. No i tak poszło. W wydanym dziś oświadczeniu Marczułajtis napisała, że rezygnuje z funkcji. Tłumaczyła, że robi to ze względu na dobro projektu zimowych igrzysk w Krakowie, a także ze względu na medialną nagonkę na nią samą. Marczułajtis ponownie odcięła się też od działań swego męża Andrzeja Walczaka. Twierdzi, że o nich nie wiedziała, a jej mąż działał wyłącznie jako osoba prywatna i nie miał prawa sugerować, jakoby przedstawiał stanowisko komitetu, którego pracownikiem nigdy nie był i nigdy nie miał wpływu na jego pracę. Chodzi o publikację jednego z krakowskich portali, który opisywał rozmowy, jakie jego dziennikarz prowadził z Andrzejem Walczakiem. Mąż posłanki PO miał obiecywać dziennikarzom wynagrodzenie w zamian za pozytywne artykuły na temat zimowych igrzysk olimpijskich. Ukraiński Naftohaz zawiesza płatności za rosyjski gaz do czasu zakończenia rozmów na temat cen za ten surowiec. Szef spółki paliwowej Andriy Kobolew w wywiadzie dla dziennika Dzierkało Tyżnie oświadczył, że wpłata zadłużenia jest bezpośrednio związana z utrzymaniem cen gazu na poziomie pierwszego kwartału, czyli jeszcze przed drastyczną podwyżką wprowadzoną przez Gazprom. Rosja podniosła od kwietnia ceny gazu dla Ukrainy do $485 za 1000 metrów sześciennych. W pierwszym kwartale cena ta wynosiła $268 za 1000 metrów sześciennych. Moskwa ostrzegała w ostatnich dniach, że wobec gigantycznego zwrotu Kijowa za dostarczony Ukrainie gaz może przejść na system przedpłat za błękitne paliwo.
W liście do europejskich przywódców rosyjski prezydent Władimir Putin napisał też, że niewykluczone jest całkowite lub częściowe przerwanie dostaw gazu, jeśli Kijów naruszy warunki płatności. Słuchasz informacji TOK FM. Jak zaplanować podróż do Azji, Afryki czy na antypody? Co zabrać do walizki? Jak podróżować z małym dzieckiem? Tego wszystkiego można dowiedzieć się w Bydgoszczy na trwającym tam właśnie festiwalu Podróżnicy. Częścią festiwalu Podróżnicy są w tym roku Dni Australii. Jest to taki ciekawy cykl prezentacji o nauce, o pracy, o podróżach, a nawet o emigracji do Australii. Mówi organizatorka festiwalu Karolina Sypniewska. Jutro będzie można wziąć udział w spływie kajakowym kanałem bydgoskim. Pogoda. Wszystkiego mamy dziś po trochu. Trochę słońca, trochę chmur i trochę przelotnego deszczu. Ten ostatni możliwy jest na północy i miejscami na zachodzie kraju. Najwięcej słońca z kolei w centrum i na południu. A na termometrach w Trójmieście 12 stopni, w Lublinie, Kielcach i Radomiu 14, w Warszawie, Płocku, Łodzi i Toruniu 15, w Gorzowie i Opolu 16, we Wrocławiu 18. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Życia. Rozpoczynamy magazyn Sztuka Życia. Naszym dzisiejszym gościem jest profesor Jerzy Bralczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Przy mikrofonie Hanna Zielińska, a przed nami opasły tom pana współautorstwa, tak można powiedzieć. Skoro pani tak powiedziała, to jest nie można było. No, widzą państwo, że ta rozmowa dla mnie nie będzie zbyt prosta, ale jednak podjęłam się tego ryzyka i wysiłku. Wszystko zależy od przyimka. Taki tytuł jest tej książki. Bralczyk, Miodek, Martowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim. To podtytuł. Książka wydało wydawnictwo Agory. Książka, która jest zapowiedziana... Jeśli pani ja bym powiedział wydawnictwo Agora. Wydawnictwo Agory to takie wydawnictwo, które wydaje Agorę na przykład. No, w pewnym sensie tak jest. To wydawnictwo należy do Agory, więc to wydawnictwo jest Agory. Prawdopodobnie i tak też można, ale częściej mówimy wydawnictwo i tu podajemy nazwę. Zaraz się dowiedziałem, że państwo mówią inaczej. To trochę rzutuje na mój sposób widzenia Agory. A tak na naszą rozmowę, na ile to rzutuje? Pewnie nie za bardzo jeszcze. Jeszcze nie. Zobaczymy, jak dalej będę sobie radziła. Książka jest zapowiedziana we wstępie jako potrójny wywiad rzeka. Jak to możemy rozumieć? Co możemy powiedzieć słuchaczom o tej książce? Tym słuchaczom, którzy w ogóle jeszcze nic o niej nie wiedzą. To ciekawe sformułowanie, potrójny wywiad rzeka, czy potrójna rzeka. Wywiad na przykład trzy dopływy do czegoś, albo trzy równolegle płynące rzeki, które gdzieś tam się w końcu łączą. Nie bardzo lubię tego. Ten termin wywiad rzeka, bo pokazuje, że to tak płynie trochę jak woda, prawda? Wywiad rzeka ma oznaczać, że to jest coś długiego. Chyba nie powinniśmy zaznaczać, że to, co właśnie czytelnik ma przed sobą, będzie bardzo długie i będzie podobne do rzeki. No chyba, że wciąga jak rzeka, wtedy człowiek chciałby się, zdaje się, pożalić, ale nie ma do kogo. Tak mówi piosenka Jacka Cygana, trochę dziwna zresztą ten wywiad, wciąga jak rzeka. Telenowela podobno wciąga jak rzeka. No nie, ale to o takie, nie o takie wciąganie nam chodzi. Dlaczego? No tak jak telenowela. Wciąga taki wywiad rzeka. No ja bym jednak nie porównywała tej książki do telenoweli, Dlaczego? Chciałbym, żeby tyle ludzi przeczytało, ile ogląda. Lubi pan popularność. Tak, ja, czy się pani by nie lubiła? Zdarza mi się czuć osobą popularną, zdarza mi się być rozpoznaną po głosie i to jest rzeczywiście przyjemne. No widzi pani. Człowiek popularny cierpi na dwa sposoby, czy też taki, który do tej popularności pretenduje. Raz cierpi dlatego, że jest wszędzie rozpoznawany i nie może korzystać z dobrodziejstwa anonimowości, a z drugiej strony jeszcze bardziej cierpi, kiedy nie jest już rozpoznawany. Albo jeszcze, a może tak po prostu w trakcie tej popularności ktoś, na kim mu na przykład zależy, go nie rozpoznał. No i konfuzja. Ja bym teraz wróciła jednak do terminu wywiad rzeka, ponieważ bardzo często używamy tego sformułowania i ja często razem z gośćmi, które zapraszam do studia, używam tego terminu. To bardzo dużo książek w tej formule jest wydawanych. Może ma pan jakiś pomysł, czym zastąpić to sformułowanie wywiad rzeka? Czym lepszym, czym ciekawszym? Nie uznałbym tego za termin, który
Że tak, będziemy ten hinduski prysznic przyjmować, no to musimy drzwi otwierać, proszę Państwa, żeby jak krzyknę, to żeby zaraz ktoś przybiegł. No wiecie Państwa, hinduski na dyżurze. Radio Tok FM. Z pewnością uważam jest za jedyne odpowiadające temu konkretnemu typowi książki, jakim jest właśnie książka będąca zapisem długiego wywiadu. Wywiadu. Długi wywiad, proszę Państwa, w radiu Tok FM Extra.